Jak wiemy, związki sportowe mają autonomię, jeśli chodzi na przykład o sponsoring, same sobie radzą, ale jakie znaczenie ma tego typu instytucjonalna pomoc państwa, jeśli chodzi o wspieranie sportowców i młodych sportowców, którzy mają szansę na wielkie sukcesy, takie właśnie jak to, co robi PFA? Ogromne. Team 100 to jest program, który jest przykładem sukcesu, ale nie tylko przez Team 100 wspieramy polskich sportowców i polskie związki sportowe. Polskie związki sportowe oczywiście mają swoją autonomię w prowadzeniu swojej działalności, ale poza kilkoma tymi najbardziej medialnymi, którym łatwiej o sponsorów, to niemalże wszystkie związki swoje budżety opierają właśnie o dotacje publiczne, które otrzymują z Ministerstwa Sportu i Turystyki dzisiaj, więc rola publicznych programów wspierania sportu jest ogromna. Bez publicznych pieniędzy sportu w Polsce najzwyczajniej w świecie by nie było, albo byłby bardzo ograniczony. Od 6 lat bardzo wzrósł też chyba udział spółek Skarbu Państwa, tych wielkich gigantów w promowaniu sportu, mylę się? Tak, rzeczywiście staramy się tutaj wykorzystywać również potencjał tych polskich czempionów, takich jak Orlen, Lotos, Energa, do tego, żeby stymulować rozwój polskiego sportu. Wiele dyscyplin, również tych flagowych, posiada sponsorów strategicznych spośród właśnie spółek Skarbu Państwa w ramach działalności CSR-owej, czy odpowiedzialności społecznej biznesu. Jest to niewątpliwie wartość dodana do tego wszystkiego, co finansujemy ze środków publicznych, a od tego roku w ramach Polskiego Ładu wprowadziliśmy również takie rozwiązanie, które pozwoli uzupełnić finansowanie sportu również szerokim strumieniem środków prywatnych. Mianowicie jest to 1,5-krotność wydatków związanych na sponsoring sportowy będzie można odliczyć od podatku. Mówiąc krótko, za każdą złotówkę, którą przedsiębiorca wyda na sponsoring sportowy, będzie mógł od podatku dochodowego odliczyć 1,50 zł. To jest rozwiązanie zupełnie nowe, wcześniej w Polsce niestosowane w odniesieniu do sportu, zapożyczone nieco z tych rozwiązań, które miały wspierać w Polsce innowacje. Na celu ma spowodowanie takiej sytuacji, że obok tego finansowania publicznego, bezpośrednio ministerialnego, obok finansowania sportu przez spółki Skarbu Państwa, również pieniądze takie zupełnie prywatne z prywatnych przedsiębiorstw mają szerokim strumieniem wpłynąć do polskiego sportu. Nie jest tajemnicą, bo o tym mówią bardzo szeroko lekarze, że pandemia spowodowała, że polskie społeczeństwo i tak nie zażywające ruchu zbyt wiele, zażywa go jeszcze mniej. Dotyczy to też dzieci. Czy ministerstwo, jeśli tak, to jakie? Rozumiem, że jeśli chodzi o młodzież, to we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, ale czy i jakie działania podejmujemy? Podejmujemy bardzo szerokie działania dotyczące upowszechniania postaw sportowych, upowszechniania sportu. W tym roku dysponujemy rekordowym budżetem, w związku z tym też rekordowe środki jesteśmy w stanie przekazać właśnie na programy upowszechniające sport, czy to na program klub wspierający działalność klubów sportowych w zakresie prowadzenia grup młodzieżowych. Mamy tutaj bardzo wyraźny wzrost, o kilkanaście milionów złotych, czy w zakresie innych programów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, czy chociażby w program upowszechniania sportu szkolnego, SKS, gdzie obok Ministerstwa Edukacji Narodowej wspieramy również źródłem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów. Nauczaniem są objęte wszystkie dzieci w Polsce, w związku z czym to jest jakby naturalny, najłatwiejszy kierunek, aby ten ruch, aktywność społeczną pobudzać. Więc tak, jesteśmy tego świadomi, znajduje to odzwierciedlenie w naszych decyzjach, w kolejnych programach, które czy to już ogłosiliśmy, czy będziemy ogłaszać jeszcze w styczniu. W styczniu, czyli czekać? Znaczy nie może pan minister jak rąbka tajemnicy? No tak, w styczniu ogłosimy szereg programów, czyli program wspierania sportu powszechnego, program sport wszystkich dzieci, program klub, program SKS już ogłosiliśmy, w związku z czym szkoły mogą aplikować.